Regarding the wasp waist corset, jeśli chodzi o te gorsety, Dr. Mervyn Harding has examined the statement. Dr. Mervyn Harding zbadał to. Let me give you his background. I chciałbym coś na jego temat powiedzieć. Dr. Mervyn Harding holds 3 earned doctoral degrees. Dr. Harding posiada 3 doktoraty. He's the only man in the church I know of who earned 3 different doctoral degrees. Jest jedynym człowiekiem w naszym kościele, który posiada 3 stopnie doktorskie. He has a doctor of medicine from Loma Linda, the Adventist Medical School. Jest doktorem medycyny z Loma Linda University, tam ze szkoły medycznej. He has a PhD in nutrition from Stanford University. Jest doktorem w dziedzinie odżywiania w Stanford University. He has doctor of public health from Harvard University. I z Harvard University ma doktora zdrowia publicznego. And Stanford and Harvard are considered among the top 10 universities in the United States. A Stanford and Harvard universities uważane są za jedne z najlepszych w dziesiątce uniwersytetów Stanów Zjednoczonych. For many years he was the dean of the School of Public Health at Loma Linda University. Przez wiele lat był dziekanem szkoły Wydziału Zdrowia Publicznego w Loma Linda. From 1980 to 85, he was in charge of the medical department of the General Conference. Od 1980 do 1985 zajmował się zdrowiem przy Generalnej Konferencji. Today he is retired but pursuing various activities. Dzisiaj jest już na emeryturze, ale nadal bardzo czynnym. He looked at the wasp waste statement. Zajął się tym stwierdzeniem Ellen White o gorsecie. And he said, on the basis of what she wrote, na podstawie tego, co napisała, powiedział, not how people interpret it, but just on what she wrote, nie to, co ludzie interpretują, ale to, co ona napisała, he said, this need not imply genetic transmission. To stwierdzenie Ellen White wcale nie musi dotyczyć jakichś genetycznych zmian. Now it has been assumed that that's what she was talking about. Twierdzi się tylko, że ona na ten temat mówiła. And if it were, a gdyby tak było, science would not agree with that. Nauka by się z tym nie zgodziła. On the present, on the basis of its present state of thinking. Na bazie tego, co nauka dzisiaj odkryła. All right. With regard to the danger of a big difference in the age of marriage partners. Jeśli chodzi o kwestię tej dużej różnicy wieku pomiędzy małżonkami. In the first category, I am not really aware of any scientific study. Jeśli chodzi o tę pierwszą kategorię, to nie znam żadnych naukowych studiów. Of dangers to young women from marrying old husbands. Chodzi o młode kobiety wychodzące za mąż za starszych ludzi. Mrs. White says that the man's life is often prolonged at the expense of his younger wife. Ellen White mówi, że życie starszego męża jest często przedłużane dzięki obecności młodej kobiety. Okay, the only basis that I can think of that might be so. Jedyną podstawą, na której mogę oprzeć jej to stwierdzenie, is that if the man is very old, to jeśli człowiek jest bardzo stary, he may get very sick, może być bardzo chory, and the young wife may have to stay up many nights nursing him and taking care of him. I młoda kobieta może wiele nocy spędzić przy nim, po prostu się nim opiekować. Losing a lot of sleep, tracąc dużo snu, thereby increasing susceptibility to disease and lowered resistance to disease. A to powoduje dużą skłonność do choroby i nie ma takiej w ciele przeciwwagi dla choroby. But as far as any scientific research, I am not aware of any. Ale jeśli chodzi o naukowe badania, nie znam takich. But on the other half of her statement, jeśli chodzi o drugą połowę jej stwierdzenia, where young men marry much older women, gdzie mówi, że gdy młodzi mężczyźni poślubiają starsze kobiety, there is a growing body of scientific evidence, jest coraz więcej dowodów naukowych, that warn against the danger of late pregnancy, które mówią o niebezpieczeństwie późnej ciąży. And they have discovered, odkryto, that somewhere between age 32 and 33,
że gdzieś w wieku 32-33, beyond this point, że poza tym wiekiem, if a woman bears a child, jeśli kobieta zajdzie w ciążę, after she's 33, po 33 latach życia, with increasing age, gdy jeszcze jej wiek wzrasta, of the mother, matki oczywiście, there are increasing dangers of risk to the fetus. Jest wzrastające niebezpieczeństwo jej życia, zdrowia. There is great danger of mental retardation in the child. Jest wzrastające niebezpieczeństwo od problemów jakichś psychicznych u dziecka. And from 32 or 33, the danger increases markedly to the unborn child. I właśnie gdy dzieci się rodzą w tym okresie, not necessarily the first, not necessarily the first. I to nie tylko chodzi o pierwszą ciążę, ale w ogóle o ciążę po tym wieku. The danger may be increased by the by if it is a first pregnancy. Niebezpieczeństwo może wzrosnąć, jeśli to jest pierwsza ciąża już po 33 latach życia. But from the data I've seen, it doesn't limit it to first pregnancy. Ale z tych wiadomości, które posiadam, to nie ogranicza się tylko do pierwszej ciąży. So she doesn't sound so strange on that one. A więc nie jest to takie dziwne znowu stwierdzenie, które wypowiedziała Ellen White. All right. On the amalgamation of man and beast. Jeśli chodzi o powstanie gatunków poprzez związek ludzi i zwierząt, as we mentioned a few moments ago, jak kilka minut temu powiedzieliśmy, Mrs. White made only two statements. Ellen White tylko dwa razy się na ten temat wypowiedziała. Made them fairly early in her writing career. Napisała je bardzo wcześnie w swojej karierze pisarskiej. For whatever reason, she did not perpetuate the statement in Patriarchs and Prophets. Ona jednak tego poglądu nie podała w książce, w której powinna. Chodzi o Patriarchów i Proroków, which was published in 1890, które zostało opublikowane w 1890. And in her later statements about the flood and post-flood, she doesn't use the expression. I w późniejszych jej wyrażeniach się na temat potopu nie używa już tego właśnie, tych określeń. But she did use it twice. Ale użyła to dwa razy. 1864-1870. W 1864 i 1870. And we have to deal with it. Nie musimy się tym zająć. Well, what did she mean? Co miała na myśli? The White Estate asked a respected Adventist scientist. Ellen White Estate zwróciła się z pytaniem do znanego adwentystycznego naukowca, Dr. Robert Brown, doktora Roberta Browna. At one time he was president of Union College. Pewnego czasu był on prezydentem koledżu. He is a distinguished physicist. Jest znanym fizykiem. And they asked him if he would explore it and see what he could come up with. Zapytano, czy nie mógłby się tym zająć i wysunąć wniosków. He went to a library. Spędził trochę czasu w bibliotekach. To check the dictionaries of Mrs. White's day. Aby sprawdzić słowniki z czasów Ellen White. Most people would use a dictionary of today. Większość ludzi używa dzisiejszych słowników. But words change in meaning. Ale słowa zmieniają swoje znaczenie. As I discovered this morning. Jak odkryłem dzisiaj rano. I was trying to, in preparation for my lecture for tomorrow, przygotowując się do dzisiejszego wykładu, I was trying to get some terms. Starałem się znaleźć pewne terminy. You have two dictionaries in your library in English. Macie dwa słowniki w angielskie w bibliotece. One is for American English, Funk and Wagnalls. Jeden to jest amerykański angielski. The other one is for British English and is called Chambers. I drugi słownik to jest dla języka brytyjskiego angielskiego. I checked 8 or 10 words. I sprawdziłem 10 słów. Now, American English, English English. British English. British English. Okay. W amerykańskim angielskim i w brytyjskim angielskim. The same word. To samo słowo. In the same era. Tej samej epoce. Is defined one way in the English dictionary and one way in the American dictionary. Jest definiowane inaczej w brytyjskim słowniku, inaczej w
amerykańskim słowniku. And in one or two instances there was no correlation between the two. W dwóch przypadkach do tych samych dwóch słów nie było takiej samej definicji. Well, there are also changes due to the evolution of languages over the years. Zmiany te zachodzą między innymi z powodu ewolucji języka. So Dr. Brown didn't go to today's dictionary, he went to the dictionary of 1864-1870. I Dr. Brown nie zajął się dzisiejszym słownictwem, ale zajął się słownictwem okresu, gdy Ellen White żyła. He got their definitions of the word amalgamation, that's the key word. I tam znalazł definicję słowa amalgamacja, amalgamat. Armed with those definitions, i posiadając te definicje, he then went to Mrs. White's two statements. Zajął się dwoma zdaniami Ellen White. And the statements are so brief. Te zdania są tak krótkie. They are almost just references in passing. To są po prostu takie jakby odnośniki w tle. Not a well-developed idea, just simply a glancing blow, you might say, a passing reference. Nie jakieś rozwinięcie idei, omówienie problemu, ale coś jakby w tle było. And in his report back to the White Estate, i w swoim raporcie wysłanym z powrotem do Ellen White Estate, Dr. Brown said, Dr. Brown powiedział, she says so little, ona mówi tak mało, in terms of the number of words, w kwestii po prostu ilości słów, he said, I really can't determine what she meant by the term. Powiedział, że nie mogę po prostu powiedzieć, co ona miała na myśli, używając tego słowa. Now, among Adventist scientists, a pośród naukowców adwentystycznych, there are two opinions. Są dwie opinie. And in 1947, w 1947, a friendly debate was held. Taka przyjacielska debata się odbyła in an Adventist scientific gathering in California, w takim zebraniu uczonych w Kalifornii, between two respected scientists, pomiędzy dwoma takimi fachowymi znanymi naukowcami. One of them was Dr. Harold Marsh, Dr. Harold Clark. Jednym z nich był Dr. Harold Clark. He founded the biology department at Pacific Union College. Założyciel Departamentu Biologii przy Pacific Union College. The other scientist was Dr. Frank Lewis Marsh. Drugi to był Frank Lewis Marsh. All right, these two scientists debated the subject. A więc tych dwóch naukowców zajmowało się tym przedmiotem. Dr. Clark took the position. Dr. Clark zajął stanowisko. That when she said amalgamation, gdy Ellen White mówi o amalgamacji, o tym takich jakichś takich przemieszaniach, krzyżówkach, o, she was talking about, miała na myśli one kind of animal having copulation with a different kind of animal, miała na myśli związki, kopulacje pomiędzy jednym rodzajem zwierząt a innym rodzajem zwierząt, and a new species being born, i o nowych gatunkach, jakie z tych związków krzyżówek powstawały. Now, there's nothing in science today that would support that. Ale dzisiaj w nauce nic nie znajdziemy, co by potwierdzało ten pogląd. But that was the conclusion and the position of Dr. Clark. Ale taki był wniosek, takie stanowisko doktora Clarka. Dr. Marsh respectfully disagreed. Dr. Marsh z szacunkiem, ale się nie zgodził. He understands the word amalgamation. On rozumie słowo amalgamacja, to mean, że znaczy amalgamation of one group of humans with another group of humans, że znaczy to krzyżówki, związki pomiędzy jedną grupą ludzi i drugą grupą ludzi. On the one hand, z jednej strony, and amalgamation between two different groups of animals on the other hand. Z drugiej strony, krzyżówki pomiędzy dwoma różnymi grupami zwierząt. Well, science would probably lean more toward Dr. Marsh. A więc nauka bardziej by się tak przychyliła do doktora Marsha. The debate went on, I think, a couple of hours. Debata trwała chyba kilka godzin. It is reported in Spectrum magazine of June 1982. Znajduje się to w magazynie Spectrum w czerwcu 1982. Yeah. I autorzy tego
powiedzieli, że nie doszli do jakichś rzeczywistych wniosków. And they probably would agree with Dr. Robert Brown. I być może zgodziliby się z doktorem Robertem Brownem, that Ellen White really didn't say enough, że Ellen White nie mówi wystarczająco dużo, that would enable us today, co by pomogło nam dzisiaj to clearly come to a conclusion. Podać jakieś konkretne wnioski. With regard to her statement on masturbation, jeśli chodzi o masturbację, and she called it by several different names, i używa tutaj różnych nazw, solitary vice, nieczystości moralne, zanieczyszczenie moralne, tego typu stwierdzenia. She leaves you in no doubt that there are some potentially dangerous and harmful results. Ona stwierdza to mocno, że masturbacja prowadzi do pewnych moralnych tutaj trudności. And as I mentioned earlier, i tak jak wcześniej powiedziałem, this is a subject on which almost all Adventist medical, behavioral science and social scientists would disagree. Z tym stwierdzeniem Ellen White nie zgadzają się także prawie wszyscy adwentystyczni uczeni, socjolodzy, antropolodzy i tak dalej. Well, tak? Was she crazy? Czy była crazy? Or was she just badly misinformed? Czy po prostu była fatalnie poinformowana? And loyal Adventists just simply don't agree. Some loyal Adventists just simply don't agree with this. Lojalni adwentyści po prostu nie zgadzają się z tym. I joined the White Estate in 1981. Dołączyłem do pracowników Ellen White Estate w 1981. And I was interested in this. I byłem tym zainteresowany. We have a very distinguished Adventist scientist. Mamy bardzo dużo znaczących uczonych adwentystycznych. He's a behavioral scientist. Chodzi o nauki społeczne. Dr. Charles Wycherby. Chodzi mi konkretnie o doktora Charlesa Wycherby. Yes, and he has written on human sexuality more than any other Adventist writer. I jeśli chodzi o seksuologię człowieka, napisał o wiele więcej niż inny naukowiec. And he and I have both been hoping for some kind of a breakthrough on this. I on i ja mieliśmy nadzieję, że dokona się w tym jakiś przełom. We may now have one. I mamy tu pewne symptomy. In 1978, w 1971, and then 3 years later, 1981, i później 3 lata później, w 1981, two scientists wrote a book, dwóch naukowców napisało separate books, napisało dwie książki on the same subject, na ten sam temat, and they wrote about an element that is in the body called zinc. I pisali oni o elemencie, który w ciele, który nazywa się, chodzi o cynk. It's a metallic element. To jest metal. And they both wrote about potential problems. I obaj mówili o potencjalnych problemach in a human body, w ludzkim ciele, that may be deficient in zinc. Które mogą chorować z braku cynku. By coincidence, both of the authors each have 2 earned doctoral degrees. Przez przypadek obaj autorzy mają po 2 doktoraty. They are not Adventists. Nie są adwentystami. They probably never heard of Ellen White. I prawdopodobnie nigdy nie słyszeli o Ellen White. But they are aware of the general view in the middle of the 19th century. Ale zdają sobie sprawę z tego generalnego podejścia XIX-wiecznego, which Ellen White mirrored, które odzwierciedlała też i Ellen White. I'm going to read you the statement from each of these 2 doctors. Przeczytam wam teraz ich stwierdzenia na ten temat. Dr. Carl Pfeiffer wrote in 1978. Dr. Carl Pfeiffer w 1978 napisał. These are his exact words. I to są jego dokładne słowa. We hate to say it. Jest nam ciężko to powiedzieć. And I know why they hate to say it. I ja wiem, dlaczego im ciężko jest to powiedzieć. They have ridiculed this idea so long. Oni podzielali ten pogląd tak długo, bronili. We hate to say it. Ciężko nam powiedzieć. But if you have a zinc deficient adolescent teenager,
Jeśli macie jakiegoś nastolatka z niedoborem cynku, sexual excitement, seksualne podniecenie and excessive masturbation, i ciągła masturbacja might precipitate insanity. Mogą spowodować bezpłodność. And Ellen White has been ridiculed for making that statement. I Ellen White często uważano, że wyśmiewano się z Ellen White za takie stwierdzenie. The other scientist 3 years later said this. Ten drugi uczony 3 lata później powiedział. It is even possible. Jest nawet możliwe. Given the importance of zinc for the brain. Biorąc pod uwagę ważność cynku dla umysłu. It is possible that the 19th century moralists were correct. Że XIX-wieczni moraliści by mieli rację. When they said that repeated masturbation could make one insane. Gdy mówili, że taka ciągła powtarzająca się masturbacja może powodować tego typu trudności. Well, we're waiting for more verification. Czekamy jeszcze na więcej weryfikacji. But maybe this is an important breakthrough. Ale być może jest to taki ważny przełom. With regard to a literal miasma, jeśli chodzi o te jakieś wpływy z tych, te opary wywodzące się z tych wód podziemnych, this has been kind of laughed at too. Z tego się też śmiano. And yet 5 years ago, a jednak 5 lat temu, in a magazine, well, it's got a German title and I can't pronounce it. Bible. Oh, okay. No, it isn't German. It just looked German. Bible Science Newsletter. W pewnym czasopiśmie niemieckim wiadomości naukowe wiadomości o Biblii. Okay. It says the swamps of the world, że te jakieś bagniste tereny ziemi pour out each year, wydzielają co każdego roku more miasmal gases, więcej tych gazów than do all of the world's factories and motor cars put together. Niż wszystkie fabryki i samochody świata. Man-made pollution, zanieczyszczenie spowodowane przez człowieka, of carbon monoxide, jeśli chodzi o węgiel, causes or adds up to 270 million tons in a year. Powoduje około 270 milionów ton rocznie. But decaying matter in swamps, ale te rozkładające się środki w różnych takich bagnistych terenach, rice fields, na polach ryżowych, forests, w lasach and other natural sources, in innych źródłach naturalnych, that pollution is more than 10 times the amount generated by man. To zanieczyszczenie jest 10 razy większe niż to spowodowane przez człowieka. It represents some 3 billion tons a year. I tutaj można mówić o 3 miliardach ton rocznie. Mrs. White may not have been so far off on miasma. A więc Ellen White, mówiąc o tych wydzielinach, nie mijała się chyba z prawdą. Now, what about the statement on leprosy caused by the eating of pork? A teraz trąd, który powodowany jest jedzeniem wieprzowiny. In September of 1986, we wrześniu 1986, I got a letter from an Adventist medical scientist doing leprosy research in Africa. Otrzymałem list od adwentystycznego uczonego badającego trąd w Afryce. Dr. Gilbert Burnham. Nazywał się Gilbert Burnham. Is the medical director of the Malamulu Leprosarium in Malawi, Africa. Jest dyrektorem Malamulu Leprosarium, tak to się nazywa, w Malawi, w Afryce.
We have two research organizations doing research on leprosy in the world in the Adventist Church. Mamy dwie organizacje badawcze zajmujące adwentystyczne zajmujące się trądem. Dr. Burnham is doing one of those in Africa. Dr. Burnham jest kierownikiem jednego w Afryce. And we also have a research unit at Loma Linda University Medical School. A w Loma Linda mamy jeszcze inną właśnie taką organizację. And I am in regular touch with the director of that agency. I jestem w regularnym kontakcie z dyrektorem tej instytucji. I wrote Dr. Burnham about Ellen White's statement that leprosy could be caused by eating swine's flesh. Napisałem do doktora Burnham do Malawi z pytaniem, czy jedzenie wieprzowiny może powodować trąd. Well, he told me, he said there are some great mysteries about leprosy. Powiedział mi, że jest tyle tajemnic w kwestii trądu. In some parts of the world, it almost seems as if the eating of pork may be a contributing factor. W pewnych częściach świata może się wydawać, że jedzenie wieprzowiny jest jednym z głównych czynników powodujących trąd. But in other parts of the world, ale w innych częściach świata pork is not a problem. Wieprzowina nie jest problemem. For example, Ethiopia. Na przykład Etiopia. Most of the people in Ethiopia, in the area where they have leprosy, większość ludzi w Etiopii, w rejonie, gdzie mają trąd, are Muslims, są muzułmanami, and Muslims do not eat pork. A muzułmanie nie jedzą tak, wieprzowiny. And they're getting leprosy. A jednak chorują na trąd. Now he made one real contribution to my understanding. Ale według mnie włożył tutaj coś ważnego. And he said, you must remember, powiedział, musisz pamiętać, that the leprosy mentioned in the Bible, że trąd wspomniany w Biblii has major differences, różni się znacznie from the disease that we call leprosy today. Od choroby, którą my dzisiaj nazywamy trądem. Now today in scientific circles they don't even use the word leprosy. Dzisiaj nawet w kołach naukowych nie używa się słowa trąd. They call it Hansen's disease. A nazywają to chorobą Hansona. I recently got a clipping from a newspaper in Texas, 2 pages. Ostatnio otrzymałem kopię pewnego czasopisma z Texas. You'll see in the picture, maybe you can see it, an animal which is called the nine-banded armadillo or armadillo. Zauważycie zwierzę, które nie przypomina osobiście pancernika. It's a small mammal. Jest to małe zwierzę. It looks like something out of prehistory. Wygląda coś jak wyjęte z prehistorycznych czasów. Leprosy is growing in the United States. Trąd, choroba trądu rozwija się w Stanach Zjednoczonych. And it is believed, i uważa się, that one of the main causes of leprosy today, że jednym z głównych powodów powstawania tego trądu dzisiaj, is eating the flesh of this animal called the armadillo. To jedzenie mięsa tego chyba pancernika. And in South America. W południowej Ameryce. I was there just this year. Byłem tam w tym roku. I taught courses in Peru, Brazil and Argentina this year. Miałem wykłady w Peru, w Chile, w Brazylii, w Argentynie. In Argentina they have this animal. W Argentynie mają to zwierzę. They also have leprosy. I także chorują na trąd. And they have made the link between the two in South America. I oni także połączyli właśnie jedzenie mięsa z tego zwierzęcia z trądem. Now the armadillo is not a pig. Ale pancernik nie jest świnią. But if you can get leprosy from eating this animal, ale jeśli można zachorować na trąd poprzez jedzenie tego zwierzęcia, it is not necessarily inconceivable, to wcale nie jest przesadzone, that you could get it from eating another animal called the pig, że można zachorować także jedząc mięso innego zwierzęcia, świni. All right, let us talk about the cause of volcanic eruptions and earthquakes. A więc teraz kwestia erupcji wulkanicznych i trzęsień ziemi. Mrs. White spoke about this, one of the causes being coal and oil burning below the surface of the earth. Jedną z przyczyn tych rzeczy, według Ellen White, to płonący pod powierzchnią ziemi węgiel i ropa. Now, there is burning going on under the earth. Jest jakiś ogień wewnątrz ziemi. You may never have had the opportunity to see a live volcano spewing out
It's magnum. Chyba nie widzieliście jeszcze lawy wulkanicznej wypływającej z krateru. I have never seen it at first hand. Nie widziałem tego tak naocznie. But I have been where it happens. Ale byłem, gdy to się działo. A year ago I was in Rwanda in Central Africa. Rok temu byłem w Rwandzie, w centralnej Afryce. And our university down there. I nasz uniwersytet tam is in a valley. Jest w dolinie. Surrounded by 11 mountains. Otoczonym przez 11 gór. And 7 of them are volcanoes. A 7 z nich to wulkan. One of them is an active volcano. A jeden z nich to czynny wulkan. And it erupted about 2 or 3 years ago. I wybuchnął 2-3 lata temu. I have been to Hawaii. Byłem na Hawajach. But I have not been on the big island, which is called the island of Hawaii. Ale nie byłem na największej wyspie, którą się nazywa wyspą Hawaii. But there is an active volcano on that island. I jest także czynny wulkan na tej wyspie. And I have seen cinema films and television programs. Widziałem w telewizji jednak. In color. W kolorze. And it is an awesome phenomenon. Jest to niesamowity fenomen. Literally, a river of fire comes up out of the bowels of the earth. Literalnie rzeka ognia wypływa z wnętrza ziemi. And it goes like a river of water down the side of the hill. I zachowuje się tak jak normalna rzeka wodna. It incinerates anything it touches. Niszczy wszystko, czego dotyka. In fact, it puts on fire buildings that are even many meters away. Powoduje pożar budynków, które są nawet kilka metrów od niej. Just from the intense heat. Od tego intensywnego gorąca. And it is orange red in color, liquid, it looks like liquid fire. Wygląda to, ma to kolor takiego, taki pomarańczowy. But as of today, ale dzisiaj, to my knowledge, według, o ile wiem, there is no scientific verification, nie ma naukowego dowodu, that any of that is caused by oil and coal burning below the surface of the earth. Nie ma dowodów, że to dzieje się z powodu płonącego węgla i ropy pod powierzchnią ziemi. Dziękuję.